Dobry wieczór Państwu. Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała przyjemna, pogodna i słoneczna aura. Dzień był ciepły. W południe termometry wskazywały 17 stopni na południu, 18 w centrum i na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca niebo bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Noc spokojna i bez opadów. Na termometrach odczytamy 7 stopni w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie, w Zawierciu oraz w Lublińcu. W centrum taka sama sytuacja. Na termometrach 6 stopni w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu, w Tychach, 7 w Raciborzu i w Rybniku. Na południu naszego regionu zachmurzenie będzie większe, ale tu także nie spodziewamy się opadów. Na termometrach 7 stopni w Cieszynie, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro ciśnienie będzie delikatnie rosło, w południe wyniesie 987 hektopaskali. Na północy dzień z małym zachmurzeniem, piątek zapowiada się pogodny, słoneczny i bez opadów. Na termometrach 18 stopni w Myszkowie, w Zawierciu, w Częstochowie, w Kłobucku i w Lublińcu. W centrum również przyjemna i słoneczna aura i tu także będzie ciepło. Na termometrach 18 stopni w Raciborzu i w Rybniku, 19 w Tychach, Sosnowcu, w Katowicach, Tarnowskich Górach i w Gliwicach. Na południu naszego regionu zachmurzenie będzie odrobinę większe, umiarkowane i gdzieniegdzie duże i tutaj może pokropić słaby deszcz. Na termometrach 17 stopni w Żywcu, w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W sobotę na termometrach odczytamy 18 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, dzień dość pogodny, w miarę słoneczny i pokropi słaby deszcz. W niedzielę na termometrach wyższa wartość, 21 stopni Celsjusza. Będzie odrobinę cieplej, ale zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie duże. Pokropi również przelotny deszcz i w sobotę i w niedzielę będzie dokuczać nam silny, porywisty wiatr. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Nasza ekomapa cała w kolorze jasnej zieleni, a to oznacza dobre informacje. Wszyscy jutro bez wyjątku będziemy oddychać powietrzem dobrej jakości. Zatem prognoza pogody i ekoprognoza dają nam zielone światło, aby wyjść na spacer lub na rower. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.